Cześć, tu Jaromir, witam wszystkich serdecznie w kolejnym odcinku z gry RimWorld, gdzie kontynuujemy sobie robienie pokoi hotelowych, jak ja to nazywam. Zobaczymy, jak nam to wyjdzie. Na razie nie wszyscy mają gdzie nocować, no trudno się mówi, z gości. Ale pokoje są na razie bezpłatne, więc niech nie narzekają. Co my tu jeszcze mamy w planie do zrobienia? Tu mamy temperaturę ok, minus 9, ciepłe ubrania. Wydaje mi się, że nie będzie na tyle zimno, żeby był z tym jakiś problem. A mają na razie co trzeba. Tutaj można też dać dla gości. Jeszcze to skończymy i będą w zasadzie już 4 pokoje dla gości. Może na razie jakieś takie słabo oświetlone. Tu w ogóle nie wieje wiatr. Dobrze, że mamy baterie. Mamy też te panele słoneczne. Co prawda jest zaćmienie, więc teraz to na razie nam nic nie daje, ale w sumie można by jakąś taki panel zrobić. Trochę stali będzie brakować. No ale... Czy tu byłoby ok? Nie będzie zasłaniało turbiny. Stal i tak wykopujemy w tym momencie, więc jak będzie trzeba, to górnictwo się tutaj rozwinie dalej. W ogóle mamy mało ludzi. Ja bym chętnie wysłał tą jedną osobę na to zadanie. A nie, już nie mamy. Nie, mamy jeszcze. To nie. Nie, już wyekspirowało tamto jedno zadanie, które polegało na wysłaniu jednej postaci gdzieś. No, poczekamy. O, właśnie tego się bałem. Fala gorąca. Pasywny klimatyzator nie możemy zrobić, bo nie mamy drewna. Natomiast tu mamy klimatyzatory, tylko tutaj nie mamy klimatyzatorów, więc goście będą się troszkę smażyć. No, ale co ja im na to poradzę? Można by ewentualnie spróbować zrobić coś takiego. Temperatura, bo tu w ogóle prąd trzeba też podciągnąć. Odwrotnie, kurczę, nie tak. Ciągle się mylę. Ogrzejnik jeszcze dajmy im, tak. W ten sposób, klimatyzator. Bo tu nie przewidziałem tych kratek wentylacyjnych niestety, ale to nie jest jakby priorytet. A, tylko to drzwi by trzeba było mieć. Stalowe. Stalowe są całkiem szybkie. Więc zrobimy tutaj dodatkowe drzwi. Jeden klimatyzator powinien na taki mały pokój hotelowy wystarczyć. No i temperaturę, kratki wentylacyjne będzie można tutaj zrobić. Może nie do tych pomieszczeń, które są już gotowe, tylko na przykład do tego. Później zrobimy do tego, do tego, do tego. Na razie i tak mają co robić, nie mają stali, więc i tak tego nie zrobią. Można by górnictwo oddać na priorytet. Ty masz ile? Nie, ty nie. Ty masz na 2, to tobie damy na 1. Rolnictwo odwrotnie. 4. To ty będziesz miał rolnictwo, tobie damy na 3. Bo ty masz jeszcze myśliwy. I badania naukowe. Fala gorąca powinno być ok. Tu w środku mamy ile? 36. Tu jest problem. Natomiast tutaj nie powinno być. W pomieszczeniu jest 28 stopni. Te dwa klimatyzatory powinny wyrabiać. Można co najwyżej jeszcze tego włączyć. Tu by się przydał jednak klimatyzator jeszcze. Szał strusica. Niech to kaczka kopnie. Albo strusica, niech to kopnie. Tu musimy zrobić coś takiego. Gdzie ta strusica? Agaton, budujesz dach. A czemu ty nie masz nic, żadnej broni? Marabut.
Ty możesz iść tu, Achmed, musisz wstać. Dobra, struś dostał. Uciekaj! Achmed, uciekaj! A dobra, już zabiliście go. No dobrze. Mam nadzieję, że nie jesteś bardzo ranny. Lekki udar słoneczny, jak to? Złamanie szczęki. No trudno. Na razie dajmy tu medyczne łóżko. Natomiast Agaton, zrób ten klimatyzator jak najszybciej. Bo ten jest najpilniejszy. Goście mnie mniej interesują. Niech sobie radzą. Docelowa 21 stopni może być. I tak więcej chyba nie jest w stanie. Achmed, co ty robisz? A pracujesz. O, mamy słaby wynik. Oczekiwali więcej. Nie przyjdą tak szybko. No dobra. Trudno się mówi. Nie skończyliśmy, no nie zdążyliśmy skończyć pokoi hotelowych. Udar słoneczny. Nie jest tak źle. Tu mamy ile stopni? 24 to nie jest tak tragicznie. Tu w środku 22. Ok, wszystko wyrabia. Wszystko jest ok. Co robicie? A, gotujecie żywność i tak dalej. Nie wiem, czy nie warto by też stołu krawieckiego zrobić. Elektryczny czy ręczny? Drewno to wymaga. Kurczę. Można zacząć go gdzieś zaplanować. Ze stali, stołek z łupku. Zasilanie. Nie tu chciałem, kurczę. Tu chciałem w ścianie przewód elektryczny. Ciepłe ubrania, tak. Fala ciepła jest i potrzebne są ciepłe ubrania. Okej, okay. Co my tu mamy? Sanitariusz potrzebuje pomocy. Główny radny chce przysługę. Jego przyjaciel William Chapman jest zainteresowany nauczeniem się czegoś o innych kulturach. Przez 17 dni, żeby go tutaj przytrzymać, ale on nie będzie robił żadnej pracy. To 17 dni karmić gościa. Goodwill. O, nie wiem, czy to jest dobry pomysł, szczerze mówiąc. Siedemnaście to jest troszeczkę za dużo, jak na mój gust. Dobra, to na razie jest... nie ma już zaćmienia, więc to generuje w tym momencie dodatkowe zasilanie. Łącznie z tym powinno wystarczyć na pewien czas. To sobie powoli będziemy robić w miarę potrzeby, możliwości. Dobra, Achmed już jest w pełni wyleczony. Wiem, że zablokowałem to, ale za chwilę to jeszcze wykopiemy, jak tylko skończymy tutaj ten fragment. Stali ile mamy? 139. O kurczę, dziurę zrobiliście.
Mam nadzieję, że to jest wewnątrz, w pomieszczeniu. Dobra, liczy się jako pomieszczenie. Na wszelki wypadek zróbcie to. To jeszcze wydobyć. Znowu goście. Mam nadzieję, że ci nie będą niezadowoleni. Raz, dwa, trzy, cztery, pięć. Kurczę, za dużo ich jest. Dobra, Agaton, skończ to. Tą ścianę z łupku. Ahmed. Materiał drewno jest potrzebne. Kurczę, nie wiem co z tym drewnem. Musimy jak najszybciej ten las zasadzić, bo będzie nas to bardzo trzymało. Bo już wszystko żeśmy tu wycięli, co w ogóle było do wycięcia. Tu jest jeszcze jedna rzecz do wycięcia. I tu jest jeszcze jeden kaktus. Ale to jest dojrzałość 10%, to nawet nie ma co, to ledwo rośnie. Dojrzałość 12, to też nie ma co, bo z tego niewiele drewna będzie. No to jest problem, bo nie mamy już nic drewna. I to jest główny czynnik limitujący. 38%. W ogóle będą, zanim to ten las nam wyrośnie, to też będzie jakaś masakra. Tu jest jeszcze duży kaktus. Co my tu robimy jeszcze z drewna? To wszystko jest pozostałe z metalu, to tylko mamy ten, to wyrost drewna. I w zasadzie tyle. Skończ to łóżko z drewna. Tu jest jeszcze jedno łóżko z drewna. Tutaj jest potrzebny materiał drewno, no to trudno. No właśnie, to na razie nic z tym nie zrobimy. Skończ to. Fala ciepła. Mam nadzieję, że im nie jest tu za ciepło. Ale i tak zanim dociągniemy coś tutaj, to... Przynieś im tu urnę. Ahmed, możesz tu przynieść urnę. Marabut, możesz tu przynieść urnę. To troszkę zwiększy, że będzie bardziej, można powiedzieć, ładne to pomieszczenie. Może jeszcze nie imponujące, ale... Tutaj do tego drewna też potrzebujemy. Nie wiem, będzie trzeba kupić drewno, ewentualnie coś możemy rozebrać. Drzwi drewniane przerobić na niedrewniane. To też jest taka opcja. W sumie łóżka mogliśmy chyba zrobić też nie z drewna. Tak mi się wydaje. Te drzwi przerobić na inne. Na łupkowe to są stalowe, tak? No właśnie. To przerobimy na stalowe drzwi, to troszkę drewna odzyskamy. Okej. Stolika szachowego też nie zrobimy na razie. O, mają rozrywkę tutaj trochę. Żarcia mamy bardzo dużo. To się nie zepsuje? Za 36 dni. A, nie ma co się przejmować. Co wy w ogóle robicie? Wyśpicie. Marabut. Jak to zgniły w składowisku? W pomieszczeniu 2 stopnie. Dajmy coś takiego. Agaton,
skończ tą ścianę z łupku. Ten jest ustawiony na minus 9, ale to będzie dodatkowa izolacja. A, fala gorąca na szczęście się zakończyła, okej. Okay. Dobrze, praca, badania, górnictwo możemy dać na 2, myśliwy, żarcie na razie mamy, więc na 2, ty będziesz głównie naukowo, 10, ty jakby co 5. W sumie górnictwo też jest nam trochę potrzebne, bo... metalu by trzeba było może od razu. Może jednak to górnictwo dać na... na jeden. O, tutaj robimy te płytki. To bardzo dużo wymaga pracy, ale za to będą bardzo fajne te... bardzo fajna będzie ta cała te pomieszczenia. Później się tutaj też zrobi płytki. Jak jest w ogóle z pięknem? Statystyki pomieszczeń. Wrażenie 9, tandetnie, ubogo, raczej ciasno, brzydko, brudno. O. No nic na to nie poradzę na razie. Gdyby nie drewno i mała liczba osób do pracy, to by było ok, ale no niestety mało mamy ludzi, więc nic z tym nie zrobimy. Przydałby się jakiś kupiec, żeby móc drewno kupować, choć troszkę. Znaczy można by wysłać ludzi gdzieś, tu jest jeszcze jakiś kaktus, 52%, ale to nawet tak rosną. Te badania jak skończymy, to sobie zasiejemy gdzieś las. To będzie pilna sprawa. Achmed, bardzo dobrze. Marabut kopie, bardzo dobrze. O, minus 19. Denis był w tym momencie zadowolony. I skórę nam zostawili. Dobra, no nie jest tak źle. Tu też jakieś rosną, na szczęście, kaktusy. Achmed jak zwykle medytuje, ty tutaj wykopałeś, ty śpisz, żarcia mamy wystarczająco, tych mamy bloków i w łupku mamy też, no można by troszkę zwiększyć ten limit lub do uzyskania 3, nie 3200, bez przesady, 300. Właśnie, te drzwi miałem przerobić. Rozbierz. Tu brakuje drewna. To też jest z drewna, tak? Nie, to jest ze stali. To jest ze stali. Okej. Okay. Skończ te drzwi. Pięknie. To jeszcze powinno być skończone. Od razu możemy z temperaturą, nie klimatyzator, kratki wentylacyjne pobudować. To już będą gotowe te wszystkie pomieszczenia na następnych gości może. To też dla gości.
Czyli mamy raz, dwa, trzy, no i tu będzie czwarte. To można usunąć, na razie usunąć. Tak, potrzebne ciepłe ubrania. Nie są potrzebne ciepłe ubrania. Przynajmniej jeszcze nie. Ty kopiesz. Wycinasz kamienne bloki, bardzo dobrze. Myślę, że tyle stali nam na razie wystarczy. Dobra, Marabut rozwija te badania nieszczęsne. Będzie też trzeba o obronie pomyśleć i tak dalej. Na razie nie robię w ogóle żadnych tutaj zasieków. Zakładam, że nie będzie jakiegoś dużego najazdu. Znaczy pewnie będzie, ale może jakoś przetrwamy. W zasadzie można by tak powoli zaplanować. Tu jakieś zrobić bramę jakąś. Tu będą w środku podwójne drzwi. Coś takiego, może nawet coś takiego. Wtedy stąd możemy się ustawić, być ostrzał jakby co, więc tutaj będzie taki plan z wejściem. To trochę krzywo zrobiłem. Raz, nie krzywo, dobrze, podwójne takie. Mamy zadanie, deserter. Kuskus, deserter kuskus, kaszka kuskus. Co mamy tutaj? Military, wojskowy kucharz. Fajnie. Dobra, chcę dołączyć. Zna jakąś lokację, jakieś placówki, gdzie są jakieś tam sailing, coś tam, coś tam. Jeden kawalerzysta będzie go atakował, ale mamy dodatkowego gościa. Myślę, że możemy zaakceptować. Stop. Zobaczmy, co ty za gość jesteś. Postać. Strzelectwo, gotowanie, medyczne, intelektualne. Super, kurczę, gościu. I co ty masz? Strzelbę łańcuchową jakąś. Ożesz, kurde, panie. Szanowny. To jeszcze mi przypomina, że Agaton nie ma żadnej broni. Pytanie, co jest lepsze? Maczuga. Szybkość psucia, punkty zdrowia to nie, nakład pracy, obrażenia 6,27 na sekundę, a ten ma 8. Szybszy jest. Dobra, Agaton, na wszelki wypadek wyposaż się w ten nóż. Zobaczymy, gdzie będzie ten gość nas atakował tutaj jakiś. Ale mamy tego gościa z jakimś super karabinem. Natychmiast zaczynają atakować. Antonina goni go. A kurczę, ona też ma jakiś LKM, a karabin. No właśnie, to może być niebezpieczne. Ale po to mamy tutaj to miejsce. Tu się boję, że ona poleci tutaj i znowu nam kołek zepsuje, ale może nie.
Okej. Okay. Strzelać. Dobrze. Dobrze. Jeden strzał dostał Ahmed. Nic mu nie było. Natomiast Antoninę żeśmy od razu załatwili. Więc... Więc cóż. Nic na to nie poradzę. Złoto żeśmy też zdobyli. Okej, okay, panie Ahmed. Pasros. Pasrosa trzeba by w ogóle w tym momencie zmienić imię. Kogo my tu mamy w kolejce? Pasros. Szymon. Kuskus. Suchy. To pasuje. Kuskus, Szymon, Pasros, Suchy. Kuskus, Szymon. Nazwa jest po prostu cudowna. Dobra, więc tak. Tu na pewno strażak, pacjent. Jesteś w ogóle leczenie. Masz bardzo dobre to na jeden. To ciebie można dać na... Nie, leczenie niech będzie. Odpoczynek wszyscy mają. Tak. Tragarz. Wszyscy niech będą tragarzami, asystenci. Ktoś mógłby asystenturę robić tak na takim wyższym priorytecie. Bo czasami się zdarza, że do przełączenia jest troszkę słabo. Ty możesz być naszym kucharzem, bo jesteś lepszy niż Agaton. Dużo, dużo lepszy. Tobie damy na dalszym priorytecie gotowanie. Jako myśliwy możesz być spokojnie też. Masz 5, tak? No nie, to Marabut jest lepszy. Rolnikiem możesz być 5. Możesz być też rolnikiem i na pewno badaczem. 10. 10. 11. Tobie można wyłączyć. No ty możesz być tak. Rzemieślnik. Jeszcze parę innych rzeczy. Górnik to tak słabo. Nie, górnictwo to ci wyłączę. Mimo, że masz... No, może na 3. Co jeszcze z takich mamy? Gotowanie na razie nie ma potrzeby. Ty masz tutaj budownictwo, najwyższy priorytet, artysta. Tragarz wszyscy mają, sprzątasz wszyscy mają mniej więcej. Dobra, mamy jedną osobę więcej, bardzo fajnie. Bo to nam pozwoli szybciej pewne... budowniczego mamy jednego, tak? Ty mógłbyś jeszcze być budowlańcem, Ahmed, żeby mieć dwóch budowlańców. Szymon będzie od razu badania prowadził i gotował. Bardzo dobrze. Tu są plany właśnie na zrobienie jakiegoś takiego... Czego nam tu brakuje? Kratka wentylacyjna. Ahmed. Aha, bo ty to jeszcze budujesz tutaj. Ahmed i Agaton. Wy we dwójkę budujecie. Drzewa już, zasiew drzew zaraz będzie. Super. To rośnie dobrze, gotowe do zbioru. Kto jest rolnikiem i się tego opindala tutaj? Co tobie damy priorytet rolnictwo? A rzemieślnik? To jest do wycinania. No trudno. Wytapianie, kamieniarstwo. Agaton, weź skończ mi to. Chciałbym, żeby to tutaj było gotowe. Dobra, mamy zasiew drzew.
Następne zadanie, nie zadanie, badania. Co pułapki, nie mamy w ogóle pułapek w tym momencie. A to są pociski moździerzowe? Nie, to nie to. Energia geotermalna na razie nam nie brakuje. Produkcja leków, pobudzaczy, narkotyków to nie. Miecze to nie, łuki nie. Zasiew drzew mamy. Kakao można robić. Pemikan mógłby się przydać, ale nie do końca jeszcze. Rusznikarstwo, moździerze, suchy prowiant. To jest fajne też. Jakbyśmy gdzieś chcieli wyruszać, ale... Rafinacja biopaliwa, koło wodne, drzwi automatyczne, ale to wymaga wszystko energii. Pułapki. A czy, gdzie są te... Teraz do wieżyczki. Gdzie są wieżyczki teraz umieszczone? Bo nie, a tu są wieżyczki. Dopiero tak by trzeba było. Obróbkę maszynową. O rany. To do wieżyczek mamy daleko. Kowalstwo, obróbkę maszynową, rusznikarstwo. Mamma mia. Kowalstwo można by zrobić, bo i tak w tym momencie się to nam może przydać. Drzwi automatyczne, chyba żeby pułapki. Może pułapki na razie. Musimy mieć jakąś obronę. I co? Zasiew drzew. Pole uprawne. Tu jest ile? Żyzność 70, 87% żyzność. Tu jest też 87%. 70. Tu mamy żyzność 100%, bo szukam takiego miejsca, gdzie by była żyzność 100%. Tu chyba nic nie jesteśmy w stanie zrobić. Tu jest żyzność 100%. I nie jest tak daleko, wydaje mi się. A drzewa nie muszą rosnąć blisko. Znaczy, jakby były blisko, to by było dobrze. Kanyga olbrzymia. Albo Dracena smocza. Piękno to mnie nie interesuje. Żywotność. Wydajność zbioru. Czas 15 dni. Pięć dni. To na pewno Carnega, bo jest szybciej. Tylko czy mamy umiejętności? A jeszcze nie mamy umiejętności. No nic, ale musicie po prostu się niedługo tym zająć. Kto jakie ma umiejętności? Postać. Uprawa. 5. Niedużo ci brakuje. Uprawa 4, uprawa 5. Czyli Szymon i Achmed. Co zwiększa te umiejętności? Rolnik. Sać nasiona, czyli tak. Achmed, ty śpisz teraz, ale będzie trzeba ci tutaj dać pewne rzeczy, żebyś na przykład, nie wiem, truskawki jeszcze zasiał. To będziesz miał po prostu co robić, będą twoje umiejętności rosły. Agaton. Jakbyś to jeszcze zrobił, tą urnę. Zajmij się tym, nie przeszkadzaj mu tam spać.
Achmed, ja wiem, że masz budowlańca, ale zrób się na razie rolnikiem. Będziesz Szymonowi tam przeszkadzał. No właśnie, bo tu jest gotowe do zbiorów. Więc twoje umiejętności troszkę wzrosną. Marabut, co robisz? Konsumujesz. Szymon, co robisz? Gotujesz. Wiesz co, najpierw wyczyść to. O tędy chodzicie, to żeby nie było tutaj kwasów. O! Zapomniałem, że mamy 35 minut, więc cóż. Dziękuję wam za obejrzenie tego odcinka. Dziękuję za subskrypcję, polubienia, komentarze. Trzymajcie się. Cześć.